Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Boluś, a ja witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2013 z Brączkiem. Cześć. Ogólnie dawno nie było farminga, jesteście tak wygłodniali, że właśnie w tym momencie zostawiacie już łapeczkę w górę. Ja już to widzę, jak to Marysia, Grzesiu, Krzysiu, wszyscy klikacie. I kochani, ja bardzo was serdecznie z góry już przepraszam, tutaj Brączek już odpalił swojego Ursusa. Czekaj, tutaj muszę zmienić co? O, poszedł na pewno teraz. No prowadź, bo ja nie wiem gdzie jechać. Dobra, jadę spokojnie, niech mi tylko odpali, poczekaj, bo tu przygazówkę trzeba dać. Ogólnie was bardzo kochani przepraszam, ale jak sami widzicie na kanale był malutki przestój. No malutki, nawet troszeczkę taki większy, no bo jednak nie było czasu kiedy nagrywać. Brączek miał też swoje egzaminy, więc się musiał do nich przyłożyć. Wycieczka u Brączka, a u mnie nie było mnie cały weekendzik w domku. Później też troszeczkę chciałem odpocząć, ale mieliście inne gry. Myślałem, że będzie gorzej z tymi grami, ale tak, FIFA strasznie poszła do przodu, dużo wyświetleń. Czekaj, Brączek, teraz tu skręcimy. Dużo wyświetleń, inne gry wam też się fajnie przyjęły, także troszkę od farminga odpoczęliśmy. O kurde, ty, tu oryginalne te maszyny stoją, bożem serwer przygotowywał. Za to trzeba sprzedać. O, bo jak widzicie, no musiałem tutaj, poczekajcie, momencik. Dzisiaj troszeczkę czasu poświęciłem na to i wszedłem sobie na serwer, chyba z 2-3 godziny siedziałem i uwierzcie, że trochę nadrobiłem, jak widzicie, pociąłem pola, dość większą część pól pociąłem z racji tego, że w następnych odcineczkach będą tutaj już się pojawiały prace pożniwne. Czekaj, to jest ta łąka? Gdzie? Tutaj? Nie, jeszcze jedna, tu w prawo teraz. Trochę dużo prowadzi mnie gdzieś tu w lasy. Nie, powiem ci, fajną łąkę tutaj mamy. O, dobra. Świetnie, fajnie tu jest. Ogólnie, ej, masz duże lagi czy nie masz? No. A, dobra, bo byś poleciał pierwszy, czekaj. Nie, ja pojadę sobie ładnie. Dobra, niech mi się to rozłoży. Rozłożymy sobie kosiareczkę i tak ogólnie siedzę bardzo dużo nad mapą, nad Bolusiowem. Uwierzcie, strasznie aż mi się nie chce, bo dzisiaj praktycznie cały dzień, większą część dnia poświęciłem. Czekajcie, włączę sobie wszystko. Większą część dnia poświęciłem na to. Poczekajcie, włączę, chyba dwójką będziemy ciąć. Ty, weź zostaw taki pasek od tego, od Jeffy, ja jeszcze obetnę w teraz. Dobra, bo ja na pewno nie dam rady, poczekaj, czwórką, za szybko trochę jeżdżę. Dzisiaj poświęciłem cały dzień, mi zleciało nad obsiewaniem Bolusiowa, bo mamy nowe uprawy, nie nowe uprawy, źle to powiedziałem. Mam nowe kwiaty, które mają troszkę inaczej, są zaprogramowane i troszkę inaczej się je sieje. Jak to by tak można było powiedzieć, maluje, sieje, jak kto woli. I powiem wam, że to zajmuje sporo roboty, bo tak, teraz całą mapę przesz w dół, w bok, w górę, w dół. Trzeba każdą uprawą przelecieć, poklikać. Nie wiem, ta myszka dzisiaj mi 5000 razy klikła, albo ja ją więcej, mnie palec aż boli, powiem wam tak szczerze. I teraz zbiłem jeszcze, jak czekałem na Brączka, bo Brączka chwilę nie było i tak mówię, a jak serwer za nim postawię, to no każdą chwilę warto wykorzystać i siedzę nad tą mapą. Jeśli chodzi z takich innych rzeczy, no to naprawdę już wszystko jest porobione na cycuś, glancuś, pizdeczka. I myślę, że jest spoko, no teraz tylko mówię, jest największy problem właśnie z tym. Z tymi kwiatami trzeba, chcę to już tak na perfekto zrobić, bo to fajnie wygląda, sami też wiecie jak na jaki to jest klimacik fajny, jak mam na innych mapach. Tutaj są troszkę inne kwiatki, też dość fajnie wyglądają, ale no mówię, no teraz każdą rzecz trzeba posadzić oddzielnie, no to jest kupę mega czasu zajmuje, także no dzisiejszy dzień na to poświęcę i prawdopodobnie jeszcze dzisiaj posiedzę długo, pierwsza, druga myślę i może to skończę, nie obiecuję jak na razie. Ale może powinno się udać. Czekaj, ja teraz tak wjadę, żeby... Czekaj, Brączek, gdzie ty jesteś, mordo? No ja będę niedługo na... No już cię widzę. Wiesz co? Bo ja bym sobie z chęcią ten... już tu tak nawróciłem. Kurwa bać. Ale ten, jakie tu są górki dołki. I ogólnie no przepraszam, że nie było tej aktywności, ale może i też fajnie, bo troszeczkę sobie też od farminga pod dobra, ja poczekam, zjedziesz czy nie? Gdzie zjadę, wrów? No tak, bo ty ten. Dobra, easy peasy. Ja tu sobie. Kurwa, mówiłem, żebyś dostawił trochę dalej, to nie, przy Angelach kurwa jechał. Ale ty, jak ja zobacz, jaką miałem landarę wielką. Co ja ci poradzę, Krzychu? Ja ci tu pierdolę. Ja się boję, że ja w ciebie wjadę jeszcze zaraz. Dobra, wyjadź. O, dobra. Jadź. Czekaj, dobra, jadź. Ja wytnę
i teraz możesz za mną zaraz lecieć. Ile tak ogólnie latasz z kosiareczką? Ja, no tak będę się mniej więcej do ciebie dostosował. Dobra, no tak 14 lecę, nie? Na czwórce sobie to wrzuciłem. Myślę, że... Ja jadę tak samo. No to super. Myślę, że fajna akcja dzisiaj, Sianokosy. Zaczynamy następna część oczywiście u Brączusia. I coś miałem powiedzieć... A, bo u mnie na kanale strasznie mało było Sianokosów. Jakoś tak w farmingu cięcie na naszej wersji po sąsiedzku nie było. Było zbieranie samo, bo u chłopaków akurat na odcinku cięliśmy i też tak prawdzie mi się te Sianokosy omijały. Naprawdę fajna akcja, więc postanowiliśmy w 13 się za to wziąć. Ogólnie jesteśmy po meczu Polska-Ukraina. Powiem się, mega się cieszę, jestem mega dumny też z naszych Polaków. Fajnie, bo jesteśmy jedną z czterech drużyn, które nie straciły bramki na tym Euro, a mają mają dobre punkty, które zapewniają nam awans. W naszym przypadku to aż 7 punktów, to jest naprawdę dużo. I powiem wam szczerze, cieszę się, że ten drugi mecz Niemiec z Irlandią też wyszedł tak jak wyszedł. Nie chciałbym, żeby nasi wyszli jednak z tej pierwszej pozycji, bo nie wiadomo, co by nam się trafiło. No wiadomo, może by się trafiła tutaj Albania, ale też z innych dwóch grup mogą się nam trafić trzecie zespoły. A jak sami wiecie, na przykład w grupie drugiej, trzeciej zespół to chyba jest Słowacja. To jest bardzo mocny zespół. Niektóre grupy naprawdę coś komuś nie poszło, jakiś zespół jest mocny, coś mu nie poszło, awansuje z trzeciego miejsca. To jest trudny przeciwnik i trzeba się z tym liczyć, a myślę, że taka Słowacja, o Jezu, Szwajcaria, tak jak w naszym przypadku... Portugalia chyba z trzeciego miejsca jeszcze wychodzi, nie? No nie wiadomo, ty, oni mają dopiero mecze, przecież co, może być tak, że oni nie wyjdą na przykład, bo oni mają, ty, oni mają dwa punkty tylko, no jak na Portugalię, to co to jest? Przypadek by nie wyszli, nie? No powiem ci, że jak strzelał Ronaldo tego karnego, my wiedzieliśmy przed telewizorem, żeśmy dali się, że nie trafi tego, nie? Patrz, nie trafił, bo żeśmy taki śmiech mieli po prostu. I widzicie, no tutaj nie wiem, czy Portugalia podeszła takim, że nie wiem, mają nazwiska i wygrają swoją grupę, bo naprawdę z ręką na sercu można powiedzieć, że Portugalia ma najłatwiejszą grupę u siebie. Bo no Węgry czy też Islandia to nie są jakieś mocni przeciwnicy. Austria to naprawdę najłatwiejsza grupa im się trafi, a zobaczcie jak mają strasznie ciężko. Na przykład dla mnie na nie nic nie grał. Ronaldo też takie... Zobaczcie u nas porównanie, nie? Zobaczcie gdzie Lewandowski się cofa. Nie mógł sobie pograć z przodu, on w poprzednim meczu, jak i dzisiaj cofał się nawet i do obrony, także no tutaj słowa uznania dla lewizny tym co robił. Szkoda, że Milik dzisiaj nie wbił, bo naprawdę miał fajną sytuację z tej główki. Blisko było, ale dobra, nie gadajmy tutaj o Euro. Porozmawiajmy troszeczkę o tych sprawach. Ważne, że Błaszczyk wszedł. Jo, ważne, że Błaszczyk wszedł, bo robił robotę w meczu z Niemcami, no i dzisiaj też zrobił robotę. Naprawdę na nim zawsze można było oprzeć grę. Jego gra zawsze mi się podobała. Troszkę w pierwszym meczu mi go brakowało, tych jego pojedynków 1-1, ale ważne, że się udało. Troszkę słaby mecz jak dla mnie Zielińskiego. Fakt, że no mówię, dzisiaj wszedł, dostał od pierwszych minut czas, ale no wiadomo, na każdego przyjdzie pora. Miał swoje 5 minut Kapustka, dobrze je dość wykorzystał, zdobył sobie szansę na kolejne mecze, niestety w kolejnym nie zagra za kartki, ale miejmy nadzieję, że mamy naszego zajebistego Grosika i Kubę na skrzydłach, więc powinniśmy dać sobie radę. Ale to mówię, temat Euro można odłożyć, ważne, że Polska wygrała i teraz dzisiaj, właśnie teraz mecze lecą, nie wiesz jak tam wyniki. Byś mógł sprawdzić, jak masz telewizor włączony. Nie ma właśnie włączonego. No to... Ja nie będę włączał, bo to będzie hałasowo, także po co? No dobra. Ty, oczekaj, ja nie wiem jak ja mam to wyciąć, Krzysiek. I już myślę, że z farmingiem powrócimy sobie na Amen. Myśmy mogli się ogólnie gdzieś przeciąć chyba, co? Wiesz co, nie wiem po co. Kosiarkami się dookoła można jeździć przecież. Więc... Myślisz? No, ja bym jeździł dookoła, znaczy... Tak mi się wydaje bardziej. A po co no się dobra, to przecinać? Tak to będziemy gnietli trawy jeszcze, a tu dookoła to nic nie szkodzi. Bynajmniej wiem jak chyba u nas, no, u nas rolnicy jak, no, jeżdżą dookoła. Ja myślę, że taki Ursus 16 ciężka dałaby sobie radę z taką, nie no, na pewno by sobie dała radę. Tak uwierzcie, myślałem, że 13 będzie miała sporo modyfikacji. Ale tak szczerze, pobrałem 4 kosiarki tylko, z czego 2 nie chodziły. I taki mankament, że tylko 2 nam zostały, więc nie miałem dużego wyboru. Nie było nic ciekawego. Ważne, że 2 działają. Myślę, że dość dopasowane. Nie wiem, czy widzieliście ten zestaw Brączusia. Będzie taki niedługo do 13. Arek nam robi też na serię jakąś. Do 15. Do 15, przepraszam bardzo. I Arek nam taką właśnie przerabia. Dość fajna, myślę, że na średnie gospodarstwa idealna. Bo też i w 15 jest ten problem z kosiarkami. Czekajcie, ja sobie tu ładnie to dotnę. No, kurwa mać, no. Co tam?
Lagi on czasami taki dziwny, że... To ja nie wiem czemu. Mówię, dzisiaj internet jak nigdy służył, bo... Zresztą, gdyby nie służył, to bym ci z tego stary nie upiął w ciągu, nie wiem, pół godziny... Ile tam było? 600 mega ponad. Nie wiem, ja nie przypominam sobie, że wiem, kiedyś... Nie wiem, w ostatnich czasach... Ostatnimi czasy grał Golka bez lagów, nie? A nie wiem, nie, raz może była 13. Nie, raz typowa była. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Muszę sprawdzić, no nie wiem, większe ustawienie było zrobić tutaj, no ale na jedynce zawsze było to optymalne i dosyć dobrze nam się w miarę grało. No następnym razem spróbujemy właśnie na dwójkę postawić. Troszkę Brączka jest lepszy internet, więc powinien sobie spokojnie dać radę. Ważne, kurzo, że jak... czasami to jest masakra, nie? Tutaj no, no ja tak jak dzisiaj miałem u ciebie ze skręcaniem miałem ciężko, ale jakoś sobie tam... A ja nie mam takiego problemu ze skręcaniem, tylko że jak kurwa skręcę, dostanę laga, nagle jestem w środku łąki. A, no to takie rzeczy się zdarzają, no. Ja mam tylko taką głęboką nadzieję, że jakoś damy radę teraz w tym tygodniu już powrócić z farmingiem. Bynajmniej tak, na jutro już Brończuś ma nagrane, gdzie serdecznie zapraszam. Znów kolejny fajny odcinek z Borusiowa, taki oddzielna taka seria, gdzie sobie robimy żniwa. Także z Easy tam wyszło u Brączusia. Dobra, ja tutaj jakoś zostawię. Będziesz musiał to później... Ja jadę, dobra, odjechać. Jadę. I zapraszam do Brączusia. Zaraz idziemy nagrać do Tanasa... Nie, pójdziemy chyba jak Brączek teraz właśnie pójdziesz odprowadzić Monikę. My pójdziemy sobie nagrać Huidwolda do Adasia. Bo akurat tam cię nie ma, a później zagramy sobie w Rocket League'a do Tanasa, żeby później blokować kolejki, bo można by było z Rocket League'em chociaż po jednym odcinku teraz jakoś ruszyć, bo dawno nie było, żebyśmy z wprawy nie wyszli i nas dyskwalifikują. Ja już wyszedłem pewnie. Ja no nie graliśmy, oj kurde, ponad tydzień. No ogólnie mnie nie było na weekend. Pojechałem do Karoliny, troszkę się odpoczęło, wiecie, jeziorko, jakiś tam wypadzik, mej, pograło się trochę w piłę, Boże, jak ja dawno w piłkę nie grałem, a naprawdę ze szwagrami sobie trochę popykaliśmy. Ojojoj, tu się dokosiłem. Także fajnie mi weekendik zleciał dość szybko. Można to tak powiedzieć. Opaliłem się strasznie, że to jest jakaś masakra, nie mogłem spać w ogóle, nogi to mam tak spalone, ale to przez ten rowerek. Fajny rowerek wypożyczyliśmy, uwierzcie mi na słowo. Rowerek 6-7-osobowy ze zjeżdżalnią. Mega sprawa. Czujemy, zdążymy tą kolę skosić, nie? Mamy dopiero 13 minut, także... Także powinniśmy sobie dać radę. No i tak mówię, weekendik zleciał wcześniej, przed weekendem, dobrze, tak na szybko nagrałem. Mówię, dużo psuje mi też to, że są mecze. Jakoś strasznie mnie te mecze wciągły, bo jednak w każdym meczu jest jakaś tam nutka emocji. I mimo, że jakieś dobre zespoły często grają z jakimiś sobiekami, którzy potrafią się postawić i pokazać i przysporzyć trochę, mówię, emocji. Także naprawdę fajnie się to Euro ogląda. Było słychać coś? Ty! Czemu mi się aparat włączył? Serio? Kurwa, patrzę. Nie mów, że nagrywania nie włączyłeś. Jesteś? No nie jest nagrywanie. Nagrywa czy nie? Ty. Nie, no nie nagrywa, ale czemu nie nagrywa? Jak nagrywało? A pamięć masz? Boże, co to się stało tam? Nie, zacząłem trochę. Nie jest pamięć. No to... To włączyć jeszcze raz? No chyba poczekaj jo. Chwilę. Jo, weź to włącz, bo tak to ten. Czekaj, ja tu ogólnie sobie dotnę tego przy słupie. Także włącz. Włączyłeś? Czekaj, będę właśnie... No włączy, nie wiem co się stało, nie mam pojęcia, ale mam pojęcia, co się stało z tym aparatem. Tak kurde, spojrzałem na lewo, patrzę, aparat włączony. Ciekawe, czy dawno. No dobra, jakoś sobie chyba to dopasuje, mam bynajmniej taką nadzieję. Dobra. Ale czemu mi się to tak stało? To nie wiem. Jać, i mówię, weekendik szybko zleciał, no te prace nad mapą cały czas trwają, nie mam nawet kiedy się wziąć jeszcze za tą mapę, zada się, mam taki multum przepełnienia tego wszystkiego, że jest za dużo, jednak jest tego wszystkiego za dużo. Tym bardziej, że no niedługo trzeba się przygotowywać pod żniwa już. U mnie zaraz trzeba będzie zabrać się za komba i wyciągnąć to też, wiadomo, trzeba poświęcić trochę czasu na dworzu. Przyczepę jeszcze trzeba generalnie zrobić, bo prawdopodobnie będziemy wymieniać całą blachę, no może nie całą blachę, ale większość na burtach, więc to też trochę czasu zajmie. Opony w 60 trzeba będzie wymienić. No, na letnie. Jo, na letnie. Jać.
Także no będzie jeszcze sporo czasu na to trzeba poświęcić. Boję się jedynie jednego, no bo dzisiaj byłem ogólnie na badaniach słuchu. I znów nie ma rewelacji, zaczęło się pogarszać w tym lewym uchu. W następny wtorek, 28, mam taką generalną wizytę, taką ogólną wizytę u doktora, zobaczymy co mi powie. Jak nie, to pewnie znowu na Warszawę trzeba będzie jechać i gorzej jak to się odnawia. Także kurwa, masz no! Nie chcę myśleć co będzie znowu. No ale też kolejną sprawą jest to, że 28 tego samego dnia jadę do ortodonty i bo będę miał aparat i będę miał wyrywane dwa zęby, dwie piątki aż. Także jestem ciekawy, czy ja w ogóle będę mógł coś mówić przez najbliższe parę dni, póki opuchlizna nie zejdzie, bo na pewno będę strasznie spuchnięty, będę taki. Ale no nie ma na razie co gdybać. Mam nadzieję, że tak nie będzie. W razie coś, no to wtedy przysiądę najwyżej nad mapami. Nie wiem, pojawią się jakieś speeding, working progress, nie wiem. Ty, weź jedź przodem. Czaisz to, że aparat mi się wyłącza? Ale czemu? Znowu się wyłączył. Nie wiem czemu, nie wiem co jest. Nie mam pojęcia. Wszystko jest, bateria jest, wszystko jest. Kurzgi, ale no kurzgi jakby się gdzieś dostał, to obiekt, a może rozmazuje ci ten i wyłącza. Nie? Brak miejsca na karcie pamięci? No kurwa, mówiłem ci. Ale jest full. To ja nie tego nie ogarniam. To ja nie mam pojęcia co się stało. Dobra, włączę go jeszcze. Usunąłem tamto wcześniejsze, ale... Które wcześniejsze? No to co nagrywaliśmy u mnie. A ty to se zgrałeś? No. To dobre. Ale to... wiesz, dla mnie jest dziwne to, że karta jest 16 giga, nie? Nie mam naprawdę teraz pojęcia czemu. Czekajcie, teraz no troszeczkę ze środka sobie pojeździmy. Ja cały czas z zewnątrz jeżdżę, bo boję się do środka wsiadać. Nie, ja troszkę tak będę jeździć. Nie wiem, tak. Kurwa, masakra jest. Czasami jak jadę normalnie, wszystko jest okej i kurwa jeplak. Nie mam pojęcia, bo na Wi-Fi nikt nie siedzi. To jest też dziwna sprawa. Czekajcie, kurde, muszę sobie ustawić jednak... Oj. Jednak tą czwórkę, bo mam dwójkę ustawioną, dwójka jest za szybka. W 13. I na czwórce się dobrze jeździ. A może to zmienisz się, nie? Nie ma tempomatu. Nie ma, bo mnie wkurzało to, bo te ciągniki takiego luzu jakby dostawały i ci godzinę, wiesz, skręcały. Ale dalej chyba tak jest, czy nie? Też tak jest, ale już nie tak źle i godzinę nie dosyć, że cofały, to i ruszały do przodu, także ja to chwaliłem, bo mnie to wkurzało strasznie. Zawrócić tak. Chciałem, to kurwa na całą łące muszę zawracać. No i takie życie. Kurwa, w tej 15 jeszcze jest dobrze, a w 13 czasami jak się odjebie z tymi nagami, to jest masakra. Czyli wychodzi na to, że w 17 będzie Picapello. Jak nie to zgłaszam reklamację. Ja już się nie mogę doczekać, tak szczerze po tych wszystkich. Znaczy nie ma się co jarać, bo to co ten trailer... Ja pierdolę, no czaisz to, że to mi reaguje wtedy, kiedy nie powinno, kiedy akurat skręcam, nie? Dobra, poczekaj, daj dokończyć. Co ja chciałem powiedzieć? A tu ładnie tyłem obkoszę już. Nie ma co się jarać tym trailerem, którym oni nam tutaj pokazali, bo sami dobrze pamiętacie czasy 15, ten trailer z lasu. Wszyscy, o kurde, ale zajebiste grafa, wszystko mega, nie? A później porównanie gry do tego to była jakaś totalna porażka. Więc tutaj obstawiam, że też nie będzie rewelacji. Chyba, że naprawdę zrobią to ziemię, jakby to powiedzieć, taką fizykę ziemi, ziemia 3D. Jeśli to by było, to naprawdę poświęcić będzie można sporo czasu nad farmingiem. Weź sobie przejedź, co? Bo zanim ja kurwa... Wjadę w to ja pierdolę, to 3 dni miną. No u ciebie nikt serio na Wi-Fi nie siedzi? Nic, nie ten? Nie. No to ja nie mam pojęcia. To nie ma na razie co tutaj się jarać tym wszystkim. Trzeba czekać i zobaczymy co oni nam tu zaproponują. Na pewno dwie fajne gry wpadną. Myślę, że no, już jak tak wychodzić do przodu, to na pewno na kanale trzy serie nowe. No bo tak, FIFA 16 odejdzie, wchodzi na pewno za to 17, bo to co będzie w 17 to jest kurwa przełom, można tak powiedzieć. Dawno takiego przełomu chyba nie było i na pewno zagramy sobie super karierę tego zawodnika, tą całą historię. Ja mogę tu wjechać? Jedź! Zagramy sobie tą mega karierę zawodnika. Więc tutaj będzie kolejna taka właśnie z tego seria. Na pewno też jakieś tam gierki z Adasiem.
No i też wiadomo, farming 17, na pewno z 15 też szybko nie wyjdziemy, bo zacznę sobie może ze dwie serie. Jedna to będzie taka realna seria, będę chciał sobie tak od zera zacząć po tym, co widziałem, co nam będzie proponował farming. To będę chciał sobie tak, wiecie, zacząć realnie, bo będzie można odpocząć te maszynki, to wszystko, będzie hodowla świnek, to naprawdę teraz ta seria, co mam z singla, to teraz mi bardzo dużo pomoże właśnie od razu sam farming, czyli na pewno będzie jedna seria z farminga taka, wiecie, realna i jedna jakaś z MP sobie pociągniemy, póki nie wyjdzie modyfikacja, a resztę będziemy grali sobie raczej na naszym Bolusiowie, czy też innych mapkach, które mamy. Aż póki modyfikacje nie dojdą, ani nic ciekawego się nie zrobi. Także ja w dzisiejszym odcinku wam już dziękuję. Tak troszkę wyszedł, nie wyszedł ten odcinek. Myślałem, że wyjdzie lepiej, ale ważne, że jest. Ważne, że już będziecie mieli jakiegoś farminga, mniej więcej wiecie się, co już się działo i co się będzie dziać. Także ja wam jeszcze raz dziękuję serdecznie za uwagę do kolejnego odcineczka. Na razie, Brączek wszedł w kosiarkę. Trzymajcie się, cześć! Na razie, cześć, cześć.